Aktualnie na naszej planecie żyje około 8 miliardów ludzi, a każda z tych osób jest wyjątkowa na swój sposób. Są jednak tacy, którzy dość mocno wyróżniają się na tle innych. Swoją pasją i determinacją mogą zaskoczyć niejednego z Was. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy opowiedzieć Wam ich historię. Zapraszam do oglądania. Uprząż zaczepiona do skóry. Stanisław Aksenow jest pierwszą osobą na świecie, która połączyła skakanie na linie z wieszaniem się na haku. Ale o co w tym chodzi? Cóż, ten mężczyzna dosłownie zaczepia liny i inne niezbędne uprzęże o swoją skórę, przebijając ją za pomocą specjalnych narzędzi. Choć brzmi to jak niezwykle bolesne szaleństwo, to Stanisław ma wielu fanów na całym świecie, którzy są gotowi również spróbować tego niezwykłego doświadczenia. Tatuaż na sprzedaż. Tatuaż na plecach Tima Steinera został wykonany przez słynnego artystę, a później zakupiony przez niemieckiego kolekcjonera sztuki. Ale zaraz, w jaki sposób można sprzedać tatuaż, który jest już wytatuowany na czyimś ciele? Jak się okazuje, około 10 lat temu artysta Wendell Voigt, który zasłynął z kontrowersyjnego projektu z wytatuowanymi świniami, szukał mężczyzny, który stałby się żywym płótnem dla jego nowego dzieła. I tutaj właśnie na ochotnika zgłosił się Tim. Wykonanie tego tatuażu zajęło artyście prawie 40 godzin i trzeba przyznać, że wyszło mu to całkiem nieźle. Dzieło o nazwie Tim zostało sprzedane za 150 tysięcy euro w 2008 roku. Zostało zakupione przez niemieckiego kolekcjonera dzieł sztuki Ricka Reinkinga. Tim dostał z tej kwoty około 30%. Ale jak będzie wyglądało przekazanie tego dzieła do kupującego, skoro nadal jest ono na plecach mężczyzny? Cóż, zgodnie z umową, gdy Tim umrze, jego skóra zostanie odkrojona i umieszczona w ramie pod szkłem. Prawdopodobnie ktoś sobie ją kiedyś powiesi w muzeum lub nad kominkiem. Obecnie Tim pracuje jako żywy obraz i całymi dniami siedzi bez koszuli w muzeach, robiąc za eksponat. Wyjątkowy alpinista. Kyle Maynard urodził się w 1986 roku i niestety nie mógł poszczycić się pełnią zdrowia. Cierpiał na wrodzoną amputację. Prościej mówiąc, jego ręce kończyły się w łokciach, a jego nogi kończyły się na kolanach. Mimo tych utrudnień chłopiec był bardzo aktywny, a nawet chętnie uprawiał sport. Grał w futbol amerykański, zajmował się zapasami i podnoszeniem ciężarów. I tak robił to wszystko bez rąk i nóg. Po kilku zwycięstwach w zawodach przeciwko pełnosprawnym sportowcom zdał sobie sprawę, że może zrobić wszystko. W 2004 roku zdobył nagrodę ASPEJ dla najlepszego sportowca z niepełnosprawnością. Ale to był dopiero początek jego licznych sukcesów. Kyle ukończył uniwersytet, napisał książkę i aktywnie działa na polu społecznym. Wygłasza przemówienia motywacyjne, spotyka się z osobami niepełnosprawnymi ruchowo i opracowuje programy rehabilitacyjne. Ale to nie wszystko. Ten niesamowity człowiek wspiął się na Kilimandżaro bez pomocy jakiejkolwiek protezy. Aby przygotować się do wspinaczki, trenował w kilku miejscach w całych Stanach Zjednoczonych, a także testował specjalny sprzęt. Kyle i jego zespół rozpoczęli wspinaczkę 6 stycznia 2012 roku. Ekipa chciała wejść na górę w 16 dni, ale na szczycie była już po 15 dniach. Kyle w ten sposób stał się pierwszą osobą w historii, która z czterema amputowanymi kończynami podbiła Kilimandżaro. Starszy uczeń. Najstarszy uczeń w Nepalu, Durga Kamei, ukończył szkołę średnią latem 2017 roku w wieku 70 lat. Jak widzicie, na naukę nigdy nie jest za późno. Ale nie chodzi o to, że Durga miał jakieś kłopoty z przyswajaniem wiedzy i ciągle musiał zostawać na drugim roku w tej samej klasie. Przez całe życie mężczyzna napotykał wiele przeszkód, które stanęły na drodze jego edukacji. Jako najmłodszy z dziesiątki dzieci urodził się w rodzinie z niższej kasty i nie mógł chodzić do miejscowej szkoły. W rezultacie zamiast się uczyć, zaczął ciężko pracować od dzieciństwa i funkcjonował tak przez całe życie. Ożenił się, ale jego żona wkrótce zmarła. Ta tragedia rodzinna skłoniła Durgę do zdobycia wykształcenia. W kwietniu 2005 roku zapisał się do szkoły podstawowej i rozpoczął normalną naukę z młodszymi o wiele dziećmi. Na początku inni uczniowie i ich rodzice nie byli zbyt zadowoleni z takiej sytuacji. W końcu, żyjąc w takim tradycyjnym społeczeństwie,
obawiali się wielu różnych rzeczy. Durga został nawet oskarżony o zapisanie się do szkoły, ponieważ rzekomo chciał porywać inne dzieci. Ich rodzice starali się przez to uprzykrzać mu życie. Mimo to Durga się nie poddał. Nie był może najbystrzejszym uczniem, ale z czasem był w stanie zaprzyjaźnić się z kolegami z klasy. Jego inicjatywa zmieniła nieco podejście i uprzedzenia do edukacji dorosłych w tym kraju. Obecnie wiele szkół jest gotowych zapewnić możliwość nauki osobom, które nie mogły tego robić w młodości. Ale najciekawsze jest to, że Durga nie zamierza na tym poprzestać i chce finalnie uzyskać tytuł magistra. Człowiek biało-czerwony. Choć ten mężczyzna o imieniu Seven nie jest Polakiem, to naprawdę uwielbia kolor biało-czerwony. Mieszka w Bangalore, w Indiach i dosłownie nosi tylko czerwono-białe ubrania. Jego ojciec nazwał go Seven na cześć liczby 7. Od tego czasu liczba ta stała się dla niego niemalże święta. Przykładowo Seven nosi marynarki wyłącznie z 7 guzikami i mówi w 7 językach. Ale nie jest to tak zaskakujące jak kolor jego ubrań i innych preferencji. Całe życie Sevena jest pomalowane na czerwono-biało. Nosi czerwono-biały garnitur, jeździ czerwono-białym samochodem, a cały jego dom składa się z czerwono-białych przedmiotów. Podobno początkowo jego fascynacja tymi kolorami była tylko chwytem marketingowym, ponieważ Seven pracuje jako agent nieruchomości. Podejście to chyba na tyle mu się spodobało, że nie zamierza go zmieniać. Aktualnie jest on lokalnym celebrytą i nawet członkowie jego rodziny ubierają się na czerwono i biało. Początkowo żona Sevena nie chciała wspierać jego dziwnego hobby. Teraz jednak, kiedy tylko idzie na zakupy, wybiera rzeczy, które pasują do ich czerwono-białego stylu. I jest to w zasadzie wszystko. Od zasłon, przez drabinę, narzuty i sprzęt AGD. Jak sam twierdzi, Seven raczej szybko nie znudzi się tymi kolorami i będzie trzymał się takiej stylistyki już na zawsze. Kajakiem po oceanie. Rejs po oceanie nie jest łatwym zadaniem. Ludzkość potrzebowała dużo czasu, aby nauczyć się to robić. Do dziś ludzie muszą budować naprawdę wytrzymałe statki, które wytrzymują siłę wodnych żywiołów. Aby sobie z nimi poradzić, trzeba ekipy doświadczonych żeglarzy. Samodzielne zdobycie oceanu nie jest przecież możliwe. Cóż, nasz polski kajakarz Aleksander Doba raczej się z tym nie zgodzi. Ten 73-letni poszukiwacz przygód przepłynął Atlantyk nie raz, a zrobił to już 3-krotnie. Najbardziej niesamowite jest to, że przepłynął on ocean w zwykłym kajaku. Nic dziwnego, że Doba został uznany przez National Geographic za poszukiwacza przygód roku 2014. To naprawdę niesamowite, że mężczyzna w tak podeszłym wieku przepłynął cały ocean na małej łódeczce, używając tylko wioseł i siły własnych rąk. Doba również już 14 razy skakał ze spadochronem i pilotował szybowce łącznie przez 250 godzin. Dużo jeździ też na rowerze i ogólnie prowadzi aktywny tryb życia, który pomaga mu zachować świetną formę. Pan Aleksander radzi sobie w każdej sytuacji. Nawet gdy został zaatakowany i okradziony podczas jednej ze swoich podróży, nie porzucił planu na przekroczenie Atlantyku. Kto wie, może pewnego dnia Doba pokona kajakiem ocean spokojny. Tak czy siak, życzymy mu dużo zdrowia. Drifting na drapaczu chmur. Driftowanie kojarzy się raczej z jakimiś specjalnymi torami lub uliczkami. Z pewnością mało kto odważyłby się wykonywać tego typu sztuczki na jakimś drapaczu chmur, prawda? Jak się jednak okazuje, znaleźli się tacy śmiałkowie. Burj Al Arab to światowej sławy hotel w Dubaju. Budynek stoi przy morzu, 280 metrów od brzegu, na sztucznej wyspie połączonej z brzegiem mostem. Przy wysokości 321 metrów wieżowiec ten był kiedyś najwyższym hotelem na świecie. Na wysokości 210 metrów Burj Al Arab ma lądowisko dla helikopterów, które jakiś czas temu zostało wykorzystane do zupełnie innych celów. Zespół Formuły 1, Red Bull Racing, zorganizował tam pokaz driftowania. Samochód o mocy 750 koni mechanicznych, zwykle przeznaczony do użytku na torze wyścigowym, był pierwszym, jaki kiedykolwiek jeździł po lądowisku dla helikopterów na takiej wysokości. Za kierownicą tego potężnego pojazdu siedział doświadczony kierowca wyścigowy David Coulthard. Jednak nawet przy jego umiejętnościach ryzyko niepowodzenia było wciąż wysokie. W rozmowie z dziennikarzami kierowca przyznał,
że od razu zgodził się na pomysł Red Bulla, ponieważ przesuwa on granice, których jeszcze nikt wcześniej nie przekroczył. Na tym kończymy ten odcinek. Która z tych niezwykłych osób zrobiła na Was największe wrażenie? Jak widzicie, na świecie istnieje wielu ludzi pełnych pasji i chęci do działania. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!